Witam was! Jestem w Stegnie! Na plaży! Cześć! Cześć! Na plaży jestem! W Stegnie! Serdecznie was pozdrawiam! Ze Stegny! Z Morza Bałtyckiego! Jak wiecie, są wakacje, więc postanowiłam wybrać się do Stegny! Patrzcie, jak tutaj jest dużo wody! Można sobie pływać w cieplutkiej wodzie! Mam nadzieję, że zawsze będzie taka ciepła. Spójrzcie, jak jest tutaj dużo ludzi. Grają na gitarze i tańczą. Oni chyba śpiewają jakąś piosenkę. Jakąś piosenkę o Stegnie. Może ja też z nimi ją pośpiewam. Ale wiecie co? Zjadłabym sobie coś. Bo jestem troszeczkę głodna. Więc pójdę, bo tam widziałam chyba... O właśnie, jest jakiś pan z jedzeniem. Zapytam się go. Może ma jakieś... O, ma tu pizzę i ma kolę i jakiś sok? Zagadam do niego. Dzień dobry. Ale nie wiem, czy to jest Polak, czy on mnie zrozumie. O, dzień dobry. Ma pan gofry? Bo ja bardzo bym chciała sobie zjeść gofra. Niech mi pan do gofra. Już taka kolejka się ustawiła do pana. Tak, tak? Wow. Jem właśnie gofry. Nad morzem. Dobre gofry z owocami. Ale super! Zobaczcie, żółty piasek. Żółty piaseczek. Plaża. Morze. Stegna. Niebo w gębie. Coś przepięknego. Super jest! Oni ciągle śpiewają tą piosenkę. Stegna, Stegna? To może ja się też dołączę. No dobra, momencik, bo mnie troszeczkę gardełko boli, ale już wstaję. Dobrze, dobrze. I muszę wziąć tylko słowa piosenki. 20 minutes later. O, jakaś miła pani mi tutaj napisała słowa piosenki na kartce. No dobra, no to śpiewamy. Stegna, Stegna, słońce świeci, bawią się wesoło dzieci. Stegna, Stegna, słońce świeci, bawią się na plaży dzieci. Rybki pachną ze smażalni, ludzie jeżdżą na zjeżdżalni. Do Stegny przyjedź, bracie, umoć swoje gacie. Ale śmieszna piosenka, ale to było fajne. 2 hours later. Wiecie co? Trochę ten pan tutaj mi umila czas, który właśnie gra na gitarze. Bo prawda jest taka, że mnie niedawno zostawił chłopak. Mieliśmy razem jechać na te wakacje, ale on mnie zostawił, bo poszedł sobie gdzieś tam, nie wiem, no do innej po prostu. No i tak mi przykro. Dobrze, że są ze mną ci ludzie, że ich tutaj właśnie na tym miejscu poznałam. Właśnie w Stegnie. Bo tak, to byłabym bardzo, bardzo smutna. Ale wiecie co? Muszę do niego jakoś trafić i mu coś takiego najlepiej zaśpiewać, żeby on zrozumiał, że nie jest pępkiem świata i że niego, żeby z niego jest nawet teraz lepiej. Popatrzcie, jacy ci ludzie są fajni. Pływamy sobie w łódkach. Ale z ekstra, poznałem cię na plaży w Stegnie? Co oni śpiewają? Ja też chcę śpiewać tą piosenkę. No dobra, to jak ta piosenka wasza leci? Ja też chcę ją zaśpiewać i może trafi ona na listy przebojów i może on wtedy zrozumie, że stracił kogoś najważniejszego w swoim życiu. Tak jest, ale wiecie co? Teledysk do tej piosenki też musi być i wydaje mi się, że on byłby najlepszy właśnie na tym jachcie. Wiecie, tak na bogato, a więc ja sobie wejdę tutaj. O, i on pomyśli, że to jest mój jacht, bo on zawsze chciał taki jacht. Ale jakoś go, no nie miał. Więc ja sobie stanę może tu gdzieś? No nie wiem, zobaczę. Zobaczę, czy mi będą przeszkadzali ci ludzie. Mam nadzieję, że nie. I uwaga, zaśpiewamy razem. O, patrzcie! Patrzcie, jaką mam widownię! Tutaj jeszcze aż niektórzy nawet wbijają na moją scenę, bo postanowiłam, że tutaj mam właśnie swoją scenę na tym jachcie. Tutaj nagramy ten teledysk, kawałek piosenki. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. A nie! Przypomniało mi się! Ja go poznałam tutaj, właśnie na plaży w Stegnie! I my mieliśmy na swoją rocznicę tu właśnie przyjechać!
To tym bardziej muszę zaśpiewać tą piosenkę. Zobaczcie, zaczęło padać. Dlaczego pada deszcz? Musimy się schować i czekać na lepszą pogodę. Może później dam koncert. Later. Dlaczego ja mam takiego pecha? Zobaczcie, jak dużo ludzi się tutaj naschodziło. O, jedna dziewczyna tutaj z parasolem nade mną. To ja już się czuję po prostu jak gwiazda. Bo to właśnie o gwiazdy tak dbają. Patrzcie, wszyscy się tu schodzą, aby mi zimno nie było. Ale trochę nie mam przestrzeni. Trochę nie mam jak oddychać. Muszę się schować, bo pada. O nie, tu wszędzie pada. O, tutaj jest na razie spokojnie. Ale jestem zła. Dlaczego akurat teraz zaczęło lać? Przecież jest rano. Mam nadzieję, że zaraz przestanie. O, przyszedł mój menadżer. To będzie mój menadżer, wy nie wiecie. A już ja też jeszcze nie wiem. Tamci nawet nie zobaczyli, że mnie tam nie ma. Widzicie? Widzicie? O, to są szaleni fani. Bardzo szaleni. Ale dobrze, że my sobie możemy tutaj z moim menadżerem właśnie usiąść. To chyba on mi nawet sprzedał gofra. Mam jeszcze gofra. Bardzo one są dobre. Smaczne gofry pan robi. Da pan mi jeszcze jednego gofra? Albo może mógłby pan robić mi zawsze gofry za darmo. 12 seconds later. Zobaczcie, dostałem jakiś prezent. Co to jest za prezent? To chyba za piękne śpiewanie. Tylko, że ja jeszcze nawet nie zdążyłam tak śpiewać tej właśnie mojej nowej piosenki. A few moments later. Już nie pada. Piękna pogoda. Dobra, idę na swoją scenę. Nie włazić mi tu. Nie włazić. Siedzieć tam i słuchać mojej piosenki. Siedźcie. Siedźcie tam. Miałeś tam siedzieć. Dlaczego zawsze ktoś się taki znajdzie, kto nie rozumie? No dobra, okej, możesz tu stać. Ta uwaga. I śpiewamy Stegnę. O, poznałam cię na plaży w Stegnie. O, w Stegnie na plaży znowu jestem. O, weź siebie w Stegnie jakoś piękniej. O, nie chcę tu widzieć ciebie więcej. Smakowałeś jak cytryna! Tak, taka jest prawda! Jak cytryna! Wcale taki fajny nie byłeś! Teraz sobie poradzę z moimi przyjaciółmi! Zobacz, jakich dużo nazbierałam! No! I znajdę sobie kogoś lepszego! A teraz lecę popływać w wodzie! Bo jestem w Stegnie na plaży. Słonko już zaszło i jest wielki księżyc, ale to nic. Zaraz pójdziemy spać i jutro znowu będzie zabawa. Mam nadzieję, że moje wakacje wam się spodobały. Muszę jeszcze gdzieś się wybrać w tym roku na wakacje, bo one się zaraz skończą. Nie może być tak, że tak mało wakacji miałam w tym roku. Więc dajcie znać, gdzie byście chcieli się ze mną zabrać właśnie na te wakacje. A ja się z wami żegnam. Ze Stegny? Tak, bo jestem w Stegnie, na plaży. Na plaży w Stegnie jestem. Serdecznie was pozdrawiam. Ze Stegny, Morza Bałtyckiego. Pa, pa.